Przemieszczam się luźno z placu na plac. Idę sobie spokojnie. Nic mnie nie goni. Widzę sobie, ogląda zdjęcia, filmik na WhatsAppie Hondy. To też są drugie auto. Tylko tutaj Hondy był zakaz pokazywania w internetach. Bo w razie przypadku zakupu Hondy cała wieś będzie wiedziała, oczywiście cała wieś, łącznie z panem sołtysem pod Krakowem, pod Wieliczką właściwie. Mam pozdrowić, pozdrawiam. Ale Hondy nie zobaczymy, bo zwyczajna prośba. Ostatnio była prośba, żeby nie pokazywać Astry nagrywanej i testowanej na Śląsk w dwulitrowym dieslu. Prośba zrealizowana. A teraz najważniejsze dla mnie jest to, czy ten zakaz obowiązuje. A jeżeli tak, to czy on i on jakąś blokad nie mają, nie mają. Jedziemy dalej. Jezus, jak nam się pizło znowu po kanapkach. Kupiłem nowy zapach do auta. Ten z Castoramy to jest katastrofa niepachnąca. Z Auhana za połowę ceny wziąłem 3 sztuki. Wonią jak dupa konia, muszę państwu powiedzieć. Polecam, będę reklamował, firma mi nieznana, jakiś tam Janusz coś tam, Airfresh, to jakieś tam imię, jakieś męskie jest. Nie wiem skąd to leje, ci Opel ładnie pachnie. Ognia, 29 zaledwie, umrę. A to z Maka, to od syna dostałem, kuźwa. Alternatywą, widzę, mówi, dla Skody może być BMW, ale nie łapniemy się finansowo, to gwarancja jest na pewno. Musi być kombi. Zagłębie BMW 17 za 18 rok, nie łapniemy się. No i szukamy dalej. Dobra, prądownik, krasnoludek, trele morele. Oczywiście kończą żarty, zaczyna się męska zabawa. Zdychę euro bym chcieli. Nie wiem, czy nie 12 nawet. To spryciorze. Janek, zobacz, na twój kanał zarzucę fajny film. Z nową furą. 17 rocznik w 2 litrach. Prawie najnowsze Q7. Po sąsiedzi takie mają, tylko mają zatkane tylne rury. To na plastiku. Podkreślenie wartości pojazdu na quattro. Nie jest to fastline wersja, ale też nie jest jakaś chuda, bo coś takiego to nie może być chude. Obcierka delikatna, tu chromik wyskoczył, ale można go wetknąć na kropelce, siedział, będzie jak wściekły. Nowe Q7. Sprawdzę jeszcze po szybie rocznik. Siódemeczka jak malowana. Obok piękny ML. Też nie brzydki. Długi taki, długi taki. Też uroczo w takim ML-u. A ja patrzę, czy moje auto nie jest przez policję uładowane na ich auto z kolei, bo stoję na zakazie. Zresztą się codziennie na zakazach staje, bo nie ma miejsca. Dla widza z Niemiec, nie pamiętam skąd, potrzebna benzyna. Ten jest dieslem. Ten jest benzyną. Ten jest benzyną 8000 obrotki. Taki śmaki i owaki. A budka naczelnika gminy jest znowu zamknięta. No spokojnie, da radę kiedyś się pojawić. Są. W każdym bądź razie są. O tego ktoś pytał też. Z uszkodzeniami, czyli szyby się mu. To nie jest walnięte, tylko po prostu nie domyka się mu szyba. Pan zapyta jeszcze raz, bo zgubiłem pana SMS-a gdzieś w natłoku innych. Pan pyta, ja powiem. A tu pan z Niemiec. 16 rok, drodzy państwo, panorama. Z kamerą. Fotele z pamięcią, memory.
Nowy Digital Tacho, proszę Państwa, czyli wiadomo o co chodzi. Ileż to gadał? 15 900. To jest luksury. Luksury 190, 155 na kulany. O, otwarte. Opsa. Jak to się lubuje w meczkach? Dobry klima, ja? Klima dwustrefowa, jakże BMC inaczej. Tylko dwie strefki. 15,9. 16 rok, klapa automatic. I wszystko. Ten sprzedany. Przechodzę tanim skrótem niczym wojownicze żółw ninja. Na rurkę znów trzeba uważać. Mamy Laurien Clementa na cztery koła samoparkującą, cztery koła napędzana. 17 roczek w nowych zegarach, w nowym tym nawigatorze. Jakieś tam granie, jakieś ma kanton granie, ma kanton granie. Redziksa naparkuje. 17 rok. Kosztuje 18 900, proszę Państwa, bo przejechane ma 130 tysięcy. 4x4 i Laurie musi tyle kosztować. Jeszcze perforacje na kierownicy. Osobiście potwierdzam własnym ślepym okiem. Znaczy okiem. Potwierdzam, bo widzę. Na chłopaków namiar jest. Może mądek czarny dla manualna, to nie. My chcemy podswaniaczyć automatem. I musi być LED. Jest LED. I takie, słuchajcie, zawsze full dynamic Ford LED. I bierzcie z inną lampą. Dziękuję. Dobra, ciśniemy dalej. Tu nas niestety nie stać. Ja? Formicu Toyer, za drogie trochę. Ale piękna, no, na cztery koła. Dziękuję, dziękuję. Dla mnie ciut za droga. Jechaniutka. Że tak się wyrażę. Co za kija, tak jakaś garbata. Wyciągana. Stoję w małym koreczku nad znaną niemiecką rzeką, a tutaj jest znany wszystkim Schleswig-Holstein, który był to onegdaj z kurtuazyjną wizytą w Gdańsku. Się mu tam przypomniało, że ma o 5 przypier odpalić. Znowu płynie gdzieś. A że czasy są niby spokojne. Niemcy wciąż grają w nogę, nasi już dawno w domu. Też to nie wiadomo, gdzie dziadyga płynie. Jaka to jest rzeka w Niemczech, znaczy w Berlinie, w sensie? Wołga? Czy może Oka? A propos Oka. Kruk krukowi oka nie wykole. A cóż tu za jakieś randki się mogą na przykład z Państwa robić po tych lianach do góry? Na randeczkę do Krysi, tylko Niemcy są znane ze swojej zacnej urody. Szybciej Niemiec do Niemca na rand... Matko, ten się tu musi spinać jak Zorro. Na randkę pójdzie niźli Niemiec do... chyba, że Abdullah. Do Niemki oryginalnej. Wspaniała okolica. Każdy ma swoją lianę. Każdy ma swojego Tarzana. Szanowni Państwo, SL500 w kabriolecie. Bardzo przyjemny pojazd. Spokojne letnie przejażdżki. SL500 tylko w oryginale, żadnych spoilerów i cudów.